Ostatnie sondaże nie dają zbyt wielkich szans ruchowi Palikota na wejście do Sejmu. Sama partia nie wykazuje się również wielką aktywnością. Czy działacze nie liczą już na to, że partia znów zdobędzie przychylność Polaków? Informujemy, że jesteśmy, mamy się dobrze, mamy przygotowaną pełną listę kandydatów na wybory, kobiety i mężczyźni według parytetu i suwaka. Przedstawicielka ruchu Palikota Małgorzata Prokop-Paczkowska przypomniała, że wiele pomysłów wprowadzonych w życie przez rządzących było wcześniej postulowanych przez posłów ruchu. Natomiast niektóre z nich dopiero teraz podnoszone są w debacie publicznej. To my 5 lat temu mówiliśmy, że powinny być 2 kadencje. I rzeczywiście coraz więcej osób, coraz więcej partii o tym teraz mówi, ma to w swoim programie. Między innymi Lech Wałęsa postuluje, aby były tylko 2 kadencje. To my od początku, 5 lat temu i 4 lata temu, kiedy nasza partia powstała, postulowaliśmy in vitro, postulowaliśmy, aby wprowadzić edukację seksualną do szkół i minister Kluzik-Rostkowska kilka dni temu po przeprowadzonych badaniach wreszcie się dowiedziała, że ta edukacja seksualna w szkole powinna być, że nawet chcą jej i rodzice. Podczas konferencji przedstawiono również nowy pomysł na głosowanie w wyborach parlamentarnych tak, by to nie liderzy partyjni decydowali, kogo umieścić na pierwszym miejscu listy, lecz by decyzja należała do samych wyborców. Wszystkie partie, między innymi na lewicy, teraz walczy się i mówi, dyskusja trwa o tym, kto będzie na którym miejscu i przede wszystkim, kto będzie jedynką. My proponujemy, aby to wyborcy zadecydowali, kto jest dla nich najważniejszy, kto jest jedynką, a nie wewnątrz partii decydować właśnie o tej sprawie. I gdybyśmy zastosowali taką listę, każdy wyborca sam mógłby zadecydować, kto jest dla niego najważniejszy, kto jest tą jedynką. W następnych wyborach parlamentarnych Sojusz Lewicy Demokratycznej, Ruch Palikota i Zieloni wystartują razem jako koalicja. Czy pomysł Zjednoczonej Lewicy będzie strzałem w dziesiątkę, a lewa strona sceny politycznej wreszcie wyjdzie z cienia? Tego dowiemy się już w październiku.